Witam Państwa w sobotnie popołudnie 12 września z gnieźnieńskiego stadionu imieniem Alfonsa Flinika. Za kilka minut zostanie rozegrany mecz drugiej kolejki rundy jesiennej sezonu 2020-2021 Superligi. Start 1954 Gniezno podejmuje LKS Gąsawa. Jak dotychczas Start rozegrał tylko spotkania sparingowe, mecz pierwszej kolejki z Pomorzaninem Toruń został przełożony. LKS Gąsawa w swym pierwszym meczu przed własną publicznością przegrał z AZS Politechnika Poznańska 1-4. Tradycyjnie życzę Państwu wielu sportowych emocji, namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie i zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Punkt 16 na zegarkach, a więc rozpoczynamy drugą kolejkę hokej Superligi. Wymeldujemy się na stadionie Gnieźnie i zapraszamy na... Tak.
Taki model, nie? Lubię cię, Piotr, ale nie jest tego stopnia. Byłeś w innym czynie, prawda? Ja podobno Wojtek Jędek słyszałem, że miał taki spłynął kubi odbyłem, że nie chciałem grać. Tak. Na baterię. Sam zawiedziony, że to jest mój stawiony drąbki. Ja mam baterię R20, tylko podobno mnie załadować. Sam się gra. Znaczy ja to powiem ci, ja ci powiem tak. Ja się tyle nauczę w pracy, że ja tylko logistycznie mogę jechać na wyjazd. Taką logistę. Dobra. Wszyscy to są! Patrzcie! Stała. Nie,
30 minut gramy, 0 do 0. 10 minut przerwy dla obu drużyn. Brudne są to. Teraz będę grał na środę wielkopolską piłkę, bo oni wiecie mnie nie mają. Ja bym napisał, wiesz? Ja bym też, ja chciałem napisać do tego, bo to sam jest jeden wyjść. Co? Co? Zastawiałem, kurwa, na to. Jakby to robił jedzenie, to już miski nie jedno nie ma, bo mogę? To już kurwa sobie. Spotkania na tablicy wyników 1 do 0 dla gospodarzy, bowiem celnym strzałem popisuje się oznaczony numerem 10 Dominik Małecki. Wielkie brawa! Oni jeszcze mają mi tu dwoma bramkami. Dobrze, ale jeszcze nie dam, niech strzelą, nie będzie tylko robią. Zaraz nie będzie kogoś lubił. Wypierdol co! Nie, tu się nie ma skutku. Jak to Radek powiedział, że było kurwa pomalę. Rozpoczęła się 38 minuta gry, jednak jeszcze przed momentem 37 drużyna gości LKS Gąsawa wyrównuje. Mamy w meczu 1 do 1, a bramkę dla drużyny gości zdobywa oznaczony numerem 11. Dziękuję.
23. Jest! No to kurwa, zobacz, jeszcze wychodzą za pątro. Zobacz, tylko się pali. Zobacz, Szymek, to jest zobacz sam, Stój! 44. minuta spotkania. Ekipa LKS Gąsawa wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Druga bramka dla drużyny gości i autor, zawodnik numer 22, Mateusz Wiśniewski. To już końcówka trzeciej kwarty tego spotkania. Gąsawianie prowadzą różnicą jednej bramki. Minuta i 10 sekund do końca trzeciej części gry. Kończy się trzecia kwarta w tym meczu. Masz bidon? Lucja, zaraz Zosia przyjedzie. Dobrze, ja. Dlaczego? Przyjedzie zaraz. Już więcej do niej przyjdzie. Idziesz do niej? A. Mariusz? I za duża suma. Twoje? Tak. Chyba. A masz koleżankę jaką? Proszę. Ma jedna dziura! Uważaj! Jedź jedna! Fryta, pomóż jej! Uważaj! No,
No już! Teraz! No! No rząd na filmu! No się kurwa! Nie, Boże, tam co? Na Toruniu, w Toruniu. Szeroko! Jedzie! Panowie, na razie! Biegnij za nie! Brawo! Nie do środka! Miło! Kurwa mać, kurwa! No! Szeroko! Sam Maksiu! No! Ja nie! Kurwa! Pozbywają się piłki! No przerwij to! Już atak, kura! Grzybice, kurwa. Daniele. Cyk. No wyrzuć tą piłkę, kurwa. Do chuja, bez tego. Chory! Graj! 60 minut gry za nami, kończy się czwarta kwarta pojedynku. Start 1954 Gniezno kontra LKS Gąsawa. Na tablicy wynik 2-2, także wiemy już to, że obie drużyny zapisują po jednym punkcie do superligowej tabeli. Jednak nie wiemy, kto dzisiaj okaże się zwycięski. Która z drużyn wygra to spotkanie? O tym rozstrzygnie konkurs zagrywek karnych, który rozpocznie się już za chwilę. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem remisowym 2-2. Bramki zdobyli dla LKS-u Gąsawa Marcin Strykowski i Mateusz Wiśniewski po jednej, dla Startu 1954 Gniezno Dominik Małecki i Maciej Wiejrowski. W zagrywkach karnych lepsza okazała się drużyna Startu 1954 Gniezno i to właśnie ona zdobyła 2 punkty meczowe. Drużyna Startu swój kolejny mecz rozegra 26 września w Poznaniu z tamtejszym AZS-em AWF-em, zaś LKS Gąsawa zmierzy się przed własną publicznością z Grunwaldem Poznań. Ja dziękuję Państwu za wspólny spędzony czas, zapraszam na swe inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz.